Cześć! W tym odcinku Fizyki od Podstaw opowiem o prądzie elektrycznym. Dowiecie się z niego, czym jest napięcie, a czym natężenie prądu elektrycznego. Zacznijmy od prostego doświadczenia z dwoma elektroskopami. Jeden z nich naładujemy ładunkiem dodatnim, a drugi ładunkiem ujemnym. Łącząc elektroskopy ze sobą stalowym pręcikiem, okazuje się, że wychylenie listków znika. Dzieje się tak dlatego, bo nadmiarowy ładunek ujemny przepłynął w obszar niedomiaru ładunku ujemnego. W ten sposób układ stał się elektrycznie obojętny, no a listki w obu elektroskopach opadły. Przez ten krótki moment ładunki ujemne posiadały jeden wyróżniony kierunek ruchu od lewego do prawego elektroskopu. Taki uporządkowany ruch ujemnych ładunków elektrycznych nazywamy prądem elektrycznym. Jedną z cech, która opisuje prąd elektryczny, jest natężenie prądu elektrycznego. W tej dość znanej gierce, w wolnej chwili między kolejnymi zadaniami, możemy obserwować ruch uliczny. Co ciekawe, zmienia się on w ciągu pory dnia. W nocy obserwujemy mały ruch z lewej na prawą, a w dzień dość duży ruch. Policzmy teraz ilość samochodów, jakie przejadą tą drogą w nocy i o poranku w czasie 15 sekund. W ciągu nocy w 15 sekundach przejechało tyle samochodów, a w dzień tych samochodów było tyle. Okazuje się więc, że w dzień natężenie ruchu jest większe niż w nocy. Podobne natężenie występuje w przepływie prądu, jednak tutaj liczymy ilość swobodnych elektronów, czyli wielkość ładunku, jaki przepłynie w danym czasie przez zaznaczony przekrój. Wzór na natężenie prądu zapisujemy więc jako stosunek przepływającego ładunku przez czas, w jakim ten ładunek przepłynął przez dany przekrój przewodnika. Natężenie oznaczamy dużą literą I, a jej jednostką jest amper. Ładunek to oczywiście literka Q i wyrażamy go w kulombach. Jest jeszcze mała literka T, odpowiedzialna za czas, a jej jednostką jest sekunda. Wróćmy jednak do jednostki natężenia. Pochodzi ona od nazwiska francuskiego fizyka André Ampère. Był to wybitny naukowiec, podobno mocno zakręcony, ale o świetnej pamięci. Potrafił na przykład cytować encyklopedię całymi partiami. Naukowiec ten prowadził badania nad siłami elektrodynamicznymi. To właśnie on zdefiniował pojęcie natężenia prądu, a do jego pomiaru używał urządzenia, które również wymyślił i skonstruował. Nazwał je galwanometrem. Ciekawostką mogą być słowa, które kazał wyryć na swoim nagrobku nareszcie szczęśliwy. Kolejną wielkością opisującą przepływ prądu elektrycznego jest napięcie. Podstawowa definicja napięcia jest zdecydowanie łatwiejsza do zapamiętania niż natężenie prądu. Mówi się bowiem, że napięcie jest to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego albo pola elektrycznego. Aby łatwiej to sobie wyjaśnić, wróćmy raz jeszcze do dwóch elektroskopów. Na elektroskopach zgromadzono różny ładunek ujemny. Obrazowo załóżmy, że na jednym elektroskopie mamy ładunek nadmiarowy 6 elektronów, a na drugim ładunek nadmiarowy 30 elektronów. Widzimy, że oba elektroskopy są naładowane ujemnie. Gdy je połączymy, to ładunek z elektroskopu o większym potencjale ujemnym zacznie przepływać do elektroskopu o mniejszym potencjale ujemnym. W ten sposób powstało napięcie związane z różnicą tych dwóch potencjałów. To napięcie spowodowało ukierunkowany ruch elektronów, czyli przepływ prądu. Dla przypomnienia powiem, że patrząc na przekrój przewodnika i oceniając ilość przepływających elektronów w czasie, możemy wyznaczyć natężenie przepływającego prądu. Wraz z wyrównaniem liczby elektronów na obu elektroskopach będzie spadała różnica potencjałów, więc będzie zanikało napięcie. Wraz z zanikaniem napięcia nie będzie dochodziło też do dalszego przepływu prądu. Napięcie bardzo często też określamy jako wielkość, która określa ilość energii, jaka jest potrzebna do przeniesienia jednostkowego ładunku między dwoma punktami obwodu. Napięcie wyrażamy w jednostce Volt, czyli dużą literą V. Napięcie oznaczamy symbolem U. Jednostka ta pochodzi od nazwiska innego znanego fizyka. Tym razem włoskiego Alessandra Volta. Skonstruował on elektroskop i baterię zwaną na jego cześć ogniwem Wolty. Te pierwsze baterie i jej późniejsze wariacje stały się podstawowym źródłem zasilania dla pojazdów i większości współczesnych telekomunikacyjnych urządzeń mobilnych. Pewnie będziecie zdziwieni, ale pierwszy samochód elektryczny to nie była Tesla Elona Maska, ale powóz, z którego odczepiono konie i domontowano silnik elektryczny zasilany ogniwem wolty. Z takich większych ciekawostek na temat samej baterii jest sposób w jaki początkowo sprawdzano wytwarzane przez nią napięcie. Urządzeniem pomiarowym był człowiek, który zwierał samym sobą bieguny baterii. Im bateria mocniej kopała, tym większe napięcie generowała. Dzięki ogniwu WOLTy odkryto na przykład elektrolizę wody. Sama elektryczność była jednak stosowana znacznie wcześniej niż tam się wydaje. Odkrycia archeologiczne sugerują, że pierwsze baterie były znane już około III wieku przed naszą erą. Jednak ich istnienie było utrzymywane w głębokiej tajemnicy ze względu na charakter ich zastosowania. Uważa się, że starożytni złotnicy używali tych baterii do galwanizowania. Czyli pokrywania jakiegoś metalu cienką warstwą złota. Sami możecie już sobie dopowiedzieć, w jaki sposób to złoto było dalej sprzedawane. Jako że pojawił się nowy wzór, to spróbujmy wykonać jakieś proste zadanie. Przez linię wysokiego napięcia 220 kV w czasie dwóch minut przepłynął ładunek 132 kC. Ile wynosi natężenie prądu, który przepływa przez taką linię? Wypiszmy dane. Wiemy, że napięcie U wynosi 220 kV. Znamy też ładunek, którego wartość to 132 kc i czas wynoszący 2 minuty. Na początku zamieńmy wszystkie wielkości na podstawowe, nieposiadające przedrostków. Pamiętajmy, że kilo to 1000, więc wystarczy domnożyć wielkość napięcia i ładunku przez 1000. Inaczej będzie z czasem. Wiedząc, że Policzyć ile mają dwie minuty, wystarczy wymnożyć 2 razy 60. W ten sposób otrzymaliśmy czas podany w sekundach. W zadaniu szukamy wartości natężenia prądu, dlatego też zapiszemy wzór na natężenie. Mając już wzór i wielkości w jednostkach podstawowych, wstawimy je pod ten wzór. Otrzymujemy wartość natężenia prądu równą 1100 A. Jest to typowa wartość prądu, jaka płynie przez takie linie wysokiego napięcia. Wykonajmy kolejne zadanie. Tym razem obliczmy czas jaki jest potrzebny, by przy natężeniu 4 hamper przepłynął ładunek 20mC. Wypisujemy sobie dane zadania. W zadaniu chcemy obliczyć czas. Wielkości podane zamieniamy na podstawowe. Przedrostek mili to jedna tysięczna, czyli wymnażamy 20 przez tą wartość no i mamy jednostkę ładunku bez przedrostka. Ponownie zapiszmy wzór, który połączy nam ładunek, natężenie prądu i czas. Równanie to możemy przekształcić metodą trójkąta, zasłaniając odpowiedni element, albo zrobić to bardziej profesjonalnie, przekształcając równanie. W tym celu domnażamy równanie przez literę t, a potem dzielimy je obustronnie przez literę i. Mając tak przekształcone równanie, wstawiamy wartości liczbowe pod wzór. Dzieląc je przez siebie, otrzymujemy wynik, o który pytali w zadaniu. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Akumulator samochodowy został naładowany prądem o natężeniu 4,5 ampera w czasie 15 godzin. Zakładając, że sprawność akumulatora wynosi 80%, oblicz ładunek zgromadzony na akumulatorze. Ponownie wypiszmy dane. Natężenie to 4,5 ampera, a czas to 15 godzin. Sprawność ładowania wynosi 80%. Aby policzyć zgromadzony ładunek, to wystarczy zapisać wzór na natężenie prądu i go odpowiednio przekształcić. W ten sposób obliczamy ładunek. Jak widać, nie podstawiłem jednostki podstawowej czasu, dlatego też końcowa jednostka to amper razy godzina. Taka jednostka jest powszechnie stosowana w elektrotechnice. Wiemy, że ładowanie odbywało się ze sprawnością 80%. Aby obliczyć faktyczny ładunek zgromadzony, to mnożymy sprawność razy uzyskany ładunek. Otrzymaliśmy w ten sposób 54 Amperogodziny. Na zakończenie zróbmy coś bardziej aktualnego. Dwukomorowa bateria w iPhoneie X albo 10 ma pojemność około 2700 mAh. Obliczyć trzeba, na ile czasu starczy bateria w tym telefonie, jeśli średnie zużycie prądu przez jego podzespoły to około 2500 Ampera. Wypiszmy dane. Znamy pojemność, czyli ładunek zgromadzony. Usuńmy z tej jednostki przedrostek. Otrzymujemy w ten sposób 2,7 godziny, czyli ampera razy godzina. Znamy też średnie natężenie prądu, jakie wytwarza bateria podczas pracy telefonu. Chcemy dowiedzieć się ile czasu smartfon będzie działał na tej baterii. Piszemy więc wzór i przekształcamy go, by obliczyć czas. Dzielimy teraz pojemność baterii przez natężenie prądu. W ten sposób otrzymaliśmy około 10,8 godziny pracy. Na dzisiaj to już wszystko. Powinniście wiedzieć, czym jest napięcie i czym natężenie prądu elektrycznego. Fajnie, jak będziecie wiedzieć, kto wymyślił elektroskop, a kto baterię. Super, jeśli będziecie potrafili obliczyć jakieś zadanie z tego tematu. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!